zaśniesz. Otworzy się encyklopedia i wyjdą z niej dawni poeci, starannie ubrani, osłonięci przed chłodem. Otworzy się pamięć, jak spadochron w nagłym syku powietrza. Otworzy się pamięć i nie zaśniesz wcale. Będziesz się kołysać między chmurami, cel ruchomy i jasny w świetle fajerwerków. Nie zaśniesz już nigdy. Zbyt wiele ci opowiedziano, za dużo się zdarzyło. Przecież każda kropla krwi mogłaby napisać swoją szkarłatną Iliadę. No i jak tutaj opisać takie zjawisko? Stanisław Radwan. Czasem brak jest słów, żeby powiedzieć wszystko o człowieku, którego się szanuje, którego się uwielbia. Przy nim się chce być. Jak się stoi przy Staszku, się siedzi, można milczeć, z nim nie rozmawiać, to człowiekowi się robi lepiej. Staszek ma jeszcze jedną umiejętność niesamowitą, a mianowicie zjednuje sobie ludzi. Takiej współpracy jak z Radwanem to właściwie nie było z nikim. Jeżeli ktoś pójdzie drogą, którą Stanisław Radwan proponuje, zapewniam, że będzie to podróż niezwykła. Kiedyś go zapytałam po wyjściu z katedry wawelskiej notabene, kim dla niego jest Bóg? A on mi odpowiedział wtedy pięknie, do dzisiaj to pamiętam, chociaż to było wiele lat temu. Wiesz, myślę, że Bóg mieszka w sumieniu człowieka. Dobra, fajna. Nie chodzi tylko o to, żeby było ty, papam, tylko że akcentowane w ogóle, to jest bezczelny w ogóle. Niesiemy kłosy lub na grobek, żałobny marsz, co mądry nam wywróży bęben. Ty w skórę do przodu, Wojtek! Też marzy to, co świadczy, i jedna myśl, pochód i na oczy przepaść. Nie chodzi mi o żaden system etyczny, o żaden system filozoficzny. Chciałbym to tak bardzo sprowadzić do tego, co jest absurdem, jeżeli się powie, że istnieje estetyka moralna. Przecież czegoś takiego nie ma, to jest absurd, ale moralność w estetyce albo nazwijmy inaczej, moralność z powodu estetyki, czyli że to ma być piękne, ma być smaczne, to był taki wymiar, który podał Herbert dla nas wszystkich, niesamowity. Mianowicie ma być pięknie, czyli dobrze. Kapłani mają problem z pogranicza etyki i rachunkowości. Co zrobić ze srebrnikami, które Judasz rzucił im pod nogi? Suma została zapisana po stronie wydatków. Zanotują ją kronikarze po stronie legendy. Bądź wierny, idź. Albo jak patrzysz w lustro, to widzisz swoją błazeńską twarz. Nie przywiązuj nadzwyczajnej wagi do swojego oblicza, do siebie. Kontroluj to, co lustro, czyli co rzeczywistość nam podpowiada. Nie bądź prorokiem, bądź uczciwy wobec siebie.
nie przejmuj się, że tak jak on pisze i wtedy się znajdziesz wśród czaszek Hektora i tak dalej. Ale przedtem mówi, a może, czyż nie było lepszych? Czyż nie było innych? Dokładnie tak, jakby wiedział, że kondycja człowieka to jest przede wszystkim odpowiedzialność wobec siebie. I nie przesadzaj ze swoją rolą i ze swoją pozycją w świecie. To idzie obok ciebie. To się może wytworzy. A nie przesadzaj, że ty o tym coś wiesz. Idź, bo tylko tak wejdziesz do grona zimnych czaszek, do grona twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda, obrońców Królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny. Idź. Są czasem takie sprawy intymne, o których ciężko jest mówić, ale ja chcę o tym powiedzieć, że był taki moment w moim życiu, kiedy Stasiu mnie uratował po prostu. Uratował mnie, nigdy o tym nie mówiłem, ale myślę, że pora jest powiedzieć. Uratował mnie jednym listem. Miałem jakby taki ciężki, trudny okres, z którym sobie nie mogłem dać rady. I jeden list, który napisał do mnie Stasio, który jeden z kolegów wręczył w Warszawie, w hotelu Forum, po prostu spowodował to, że ja po przeczytaniu tego listu, po przemyśleniu, na drugi dzień nabrałem jakby ochoty do życia dalej i do tego wszystkiego, co robię. To był gest tak ludzki, że aż nadludzki. Wszystko razem oczadziało śpiewem. Nie pamiętam już dokładnie, nie wiem, tylko kontur melodii dalekiej, rozproszonej, omszałej na wieki. Tylko szept, co na palcach się skrada. I powtarza, jak można najprościej. Nie ma, nie ma prawdziwej miłości bez rozstania. Ile trzeba wycierpieć i wyśnić, żeby taką melodię wymyślić. Ile trzeba utracić, porzucić, żeby spokojnie ją nucić i powtarzać po latach w ciemności, kiedy pierwsza się gwiazda rozpala. Nie ma, nie ma prawdziwej miłości bez rozstania. Spotkanie z nim wywarło na mnie niesamowity wpływ. I właściwie od samego początku wiedziałam, że chcę pisać o nim i o muzyce, którą tworzy. Spotkanie z nim to nie tylko spotkanie z wielkim kompozytorem, ale człowiekiem niesamowitej erudycji, wielkiego poczucia humoru, przewrotnego, które daje mu możliwość posługiwania się
fantastycznie posługiwania się stylizowanymi formami muzycznymi. Ten rodzaj właśnie jakiejś przewrotności. Oprócz wielkiego talentu jest to również niesamowity erudyta i jego wiedza mnie fascynuje, ale również fascynuje mnie jego wiedza o teatrze i nawet więcej niż wiedza, wyczucie materii teatru. Kiedy dałam Stasiowi do przeczytania pracę, zadzwonił do mnie i powiedział to z tym swoim takim charakterystycznym, cudownym sposobem mówienia: Ewuniu, słuchaj, to fantastycznie wszystko jest zrobione. To jest bardzo merytoryczne. To jest tak merytoryczne, że ja nawet zapomniałem, że to jest o mnie. Kiedyś ogromny żył taki człowiek, co chodził bez głowy, sypiał bez powiek i każdy we wsi strasznie się bał, bo spał. Znam się ze Stanisławem Radwanem całe swoje życie. Ja oczywiście tego nie pamiętam, narodzin, bliskiej przyjaźni i zażyłości. Znam to tylko z opowieści moich rodziców, moich dziadków. Ale że to zawsze była taka osoba, która jeżeli się zjawiała, to właściwie zamierało całe życie domowe i rodzinne i liczył się tylko Staś, jego opowieści o teatrze, o sztuce, o ludziach, o świecie. Bardzo często te opowieści były ilustrowane muzyką. Siadał po prostu do pianina i grał. Ja jestem przeciwnikiem za dużej ilości nut. W naszym środowisku był takim największym autorytetem moralnym zawsze. Jak byłam młoda, jak miałam jakikolwiek problem, Staszek nawet nie wiedział o tym, że go tak wykorzystywałam, to ja zawsze z nim rozmawiałam na ten temat. On nawet nie wiedział, w jakich on ważnych sprawach życiowych moich uczestniczył. Pokochałam Stasia już tak naprawdę najbardziej, jak zaczęłam z nim pracować w Starym Teatrze. I największe przeżycie dla mnie to była praca, kiedy on pracował z Grzegorzewskim. Ta wyobraźnia, jaką Staszek posiada, to pojmowanie teatru, to jakieś dziwne nazywanie rzeczy nienazwanych, tworzenie napięć. Ja pamiętam, jak on konstruował nam sceny, bo on siedział na widowni. Taki uśmiechnięty, taki delikatny, taki jakby go nie było i nagle wchodził i rozwiązywał jakiś strasznie ważny problem. Te wszystkie hałasy muszą być krótkie, bardzo raptowne. To musi być dźwięk, który, to znaczy to rozharatanie tego papieru, pergaminu jest rozpakowany. O co mi chodzi? Że to musi być taka nienaturalistyczna odpakowywanie, tylko... Kiedy nie rozumiałem jakiegoś słowa, podwajałem je. I podwajałem jeszcze raz. Mówiłem wojna,
Wojna. Strzęp, strzęp. Mówiłem, wojna, 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 wojna. Strzęp, 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 strzęp. W ten sposób przyzwyczajałem się do słów. Ale żeby nie było tak słodko i sentymentalnie, to powiem, że ma swoje wady. I dotkliwie je odczuła. 10 lat. 10 sezonów. Stanisław Radwan był dyrektorem Starego Teatru. Ja nie mówię, że to były dla mnie nieszczęśliwe lata. Nie. Były dobre. Ja wtedy byłam razem z paroma innymi kolegami w Radzie Artystycznej. Ilekroć miały zapaść jakieś nieprzyjemne decyzje, Staszka nie było. Wyjeżdżał, gdzieś się ukrywał. Jak ktoś mnie pytał, czy ja kocham teatr, to ja powiedziałem, że ja teatr kocham, ale się nie zaciągam. Wiadomości, które on ma nie tylko z dziedziny teatru czy muzyki, ale w ogóle, jest naprawdę nieprawdopodobna. I każda rozmowa ze Staszkiem to jest pewien wyczyn intelektualny, ponieważ on podważa rozmaite wartości, próbuje delikwenta, z którym rozmawia, na ile może sobie pozwolić. I to jest bardzo ciekawe. Ja na przykład zawsze muszę i musiałem uważać, żeby się nie poddać urokowi, magii, i temu wszystkiemu, co wiemy, jeżeli chodzi o Staszka, tylko żeby spróbować pójść z nim jednym torem, intelektualnym czy emocjonalnym, i to jest wtedy podróż niezwykła. Jest tradycja, która jest odnawiana stale i którą się stale czuje. Najtrudniej oczywiście udowodnić takie odczucie, bo to jest ze sfery odczuć, no ale z duchami to przeważnie to jest tak, że się je bardziej odczuwa niż dotyka, no bo tak to by nie były pewnie duchami. Przynajmniej z tego, co nas uczyli, to tak wygląda. Ale te duchy to jest dokładnie, zacznijmy od najprostszej rzeczy, poczucie przyzwoitości w sztuce. To jest coś, co czuje się w garderobie, gdzie pada słowo nie wypada. Jeżeli tak przyrównamy do tego wszystkiego, co się dzieje na zewnątrz, to to słowo wypada, nie wypada, właśnie już nie funkcjonuje. W tym teatrze bardzo funkcjonuje. To jest oczywiście ten pierwszy poziom, który jednak przekazuje wyraźnie to, że wobec czegoś się jest, wobec czegoś się zachowuje. I być może, że to jest taki detal, że nie wypada nie przynieść kawy starszemu aktorowi przez młodszego kolegę. Jest to oczywiste, ale równocześnie to jest to, że nie wypada starszemu koledze odmówić pomocy młodszemu koledze na scenie. Radwan i ja automatycznie też, w związku z tym, że to było lata temu, jesteśmy z epoki analogu. Stasiu najpierw przychodził, siedział przez wiele prób na widowni z reżyserem, oglądał próby. Później już przeważnie chwilę przed premierą bywało tak, że na trzecią generalną, a nawet w wypadku Hamleta IV na premierze aktorzy dopiero usłyszeli niektóre muzyki na scenie. Co się nagrało? To było wąska taśma, czyli taśma magnetofonowa i nagranie na setkę. Nie było możliwości miksu, ale dzięki temu, że
nagrania wyglądały tak, jak wyglądały, że grało się na 100% wszystko. Ja się od pana Stanisława jako profesora wiele nauczyłem. Ja mam wykształcenie techniczne, a po latach pracy ze Stasiem jako muzykiem, kompozytorem mam praktycznie wykształcenie muzyczne też. Punktem wyjścia i punktem dojścia jest cisza. To jest największa wartość, jaką można przy pomocy muzyki stworzyć. Zresztą nie tylko muzyka jest tak potężnym środkiem do budowania ciszy, ale może muzyka najbardziej. Dla mnie wejście w takie wyciszenie i w takie skupienie jest najpiękniejszą rzeczą, która się może w tym momencie zjawić. Jeżeli z takiego chaosu następuje próba takiego skupienia się na rzeczach istotnych, to musi także zaistnieć coś takiego, co jest dążeniem do takiego minimalnego działania, jakim jest czystość dźwięku z solowego instrumentu. Jeżeli zaczniemy w pewnym momencie wracać do biologii dźwięku, żeby odczuć, że barwa dźwięku lub najprostszy rytm to jest to coś, co już w nas, zanim to zabrzmi, istnieje. Na przykład puls własny. To jest usłyszenie takiego dźwięku, który jest bardzo konkretnym, biologicznym dźwiękiem. To brzmi. Na czym polega samodzielność muzyki i na czym polega kompletne zrujnowanie tej samodzielności? W dobrym dziele sztuki, takim jakim jest dzieło teatralne, to coś, co jest działaniem muzycznym, właściwie nie jest muzyką. Należy rozmontować, dokładnie rozmontować to coś, co jest muzyką, żeby było przydatne w teatrze. Myślę nawet o takim specjalnym rodzaju pisania do teatru, w którym trzeba zapomnieć o tym, że to coś, co się pisze, samo dla siebie ma istnieć. Dla mnie najważniejszą rzeczą właśnie w takich gatunkach jak teatr, film, to jest takie korzystanie z elementów właściwych, właśnie dla literatury, dla malarstwa, które tworzą nową jakość. Każdy artysta, który wchodzi w taki układ współdziałania z innymi artystami, który określa gatunek, w którym się to odbywa, określa także sposób swojej wolności. Weźmy kompozytora. Czy to, co on robi dla teatru,
jest samodzielnym elementem? Czy w takim uzależnieniu jest to jeszcze muzyka, czy już nie? Muzyka w teatrze już bardzo często bywa elementem filozofii spektaklu, a nie tylko nastroju i tego, co się mówi, a tutaj muzyczka w tle. W tym punkcie funkcja muzyki jest najtrudniejsza, ale najpiękniejsza. Zorganizować czas tak, żeby słowo, które w tym czasie się pojawia, żeby mu dać odpowiednią przestrzeń. Wszystkie działania, które mają ten czas stworzyć, to dopiero jest właśnie ta przestrzeń, która mnie osobiście najbardziej interesuje i która może jest czasem bardzo niezauważalna dla widza i nic nie szkodzi, że jest niezauważalna. Natomiast działając w podświadomości lub w nadświadomości daje pewien wymiar. Tam, gdzie już nie powinno być żadnego działania na oko, gdzie powinno być gdzie indziej, to lepiej jest przez ucho. Daje to, ja bym wprost powiedział, metafizyczną przestrzeń słowu. Interesuje mnie, jak rozwiązać, żeby to nierozwiązywalne pokazywać, dać usłyszeć. I kiedy jest to możliwe, w co ja bardzo wierzę, że istnieje taka struktura już muzyczna, a właśnie nie fizjologiczna, nie fizyczna, tylko muzyczna, która tak wszystko wyciszy, że w pewnym momencie powinno to być tylko danie przestrzeni na wysłuchanie swojego rytmu. Bo chodzi o to, żeby przez tego typu pulsy usłyszeć jeszcze coś bardziej ważnego, co dopiero kontaktuje z drugim człowiekiem. Ta muzyka jest, to jest też jego wielka cecha, Radwana. Ona jest potrzebna. I istnieje tylko w tych miejscach, kiedy powinna być. Nie ma nadmiaru, nie ma przesytu, jest niesamowita synteza tej właśnie warstwy muzycznej. I ona nie jest byle jaka. Ona ściśle koresponduje, ściśle wynika z tego, co się dzieje na scenie. Ach, lecz lekko! Ach, jak lekko! Dziewczyna jest wiotka. Przyszedł od stóp do głów. Barabum, barabum, barabum. Dalej, dalej, barabum. Jak ja się ze Staszkiem umawiałam, on nigdy w życiu nie znikał. Potrafi się pojawiać w najbardziej nieoczekiwanym momencie, i znikać w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Rzeczywiście zjawiał się wtedy, kiedy sam wiedział, że ta jego obecność jest już niezbędna, jest potrzebna. Więc to nie jest ani chimeryczność, ani kaprys. My mu to wybaczamy, ponieważ jest wspaniałym kompozytorem. No ja mam dużo dla siebie sympatii,
ale trudno mi o sobie dobrze mówić. I to nie chodzi o kokieterię, ale ze mną nie jest tak łatwo wytrzymać. Ja na przykład jestem bardzo niesolidny w czasie. Nie z tego powodu, żebym kogokolwiek lekceważył, tylko że ja bardzo łatwo wpadam. Jeżeli wpadam w jakiś temat, w jakieś relacje, tracę poczucie czasu. Natomiast jestem przekonany, że można na mnie liczyć. Jeżeli się słucha opinii ludzi, których się niezwykle ceni o sobie, to jest z jednej strony naprawdę zaskoczenie i tu nie kokietuję, zaskoczenie, bo ja wiem, że oni też myślą o wielu różnych moich wpadkach, znowu nie tak częstych, no, nie przesadzajmy, ale wiedzą. I wtedy to mi trochę wygląda na lukrowanie i boję się zawsze tego. Natomiast nie słyszałem ani jednego słowa, w którym by ktoś kłamał. Relacje, jakie istnieją między nami, poza jednym wyjątkiem tutaj, który zaskoczył, wiadomo o którym mówię, wszystkie tyczą współpracy naszej na temat tego, czemuśmy się poświęcili. No i to jest najważniejsze dla mnie, że przecież strasznie łatwo wejść w anegdotę tylko i tak dalej. Wszyscy ci cudowni ludzie mówią o robocie naszej wspólnej, a może szkoda, że nie o bankietach. Nie wiem. Z wieloma rzeczami bym bardzo ostro dyskutował. Bardzo ostro, ale nie odczułem wstydu. Tylko no, wiele sformułowań jest strasznie naiwnych. I takich, że to tak na tym polega. Ja już wiem, że tworzenie jakiejkolwiek reguły, zwłaszcza w stosunku do swojego działania, jest głupotą. Poczekaj do jutra, zobaczymy, czy to powtórzysz. Boga oglądają nieliczni. Jest tylko dla tych z czystej pneumy. Reszta słucha komunikatów o cudach i potopach. Czasem wszyscy będą oglądali Boga. Kiedy to nastąpi, nikt nie wie. Na razie o 12 w sobotę syreny ryczą słodko i z fabryk wychodzą niebiescy proletariusze. Pod pachą niosą niezgrabnie swe skrzydła jak skrzydce. O Herbercie nic dodać, nic ująć. Ale znowu, to jest potęga działania Herberta. Jego takie głębokie rozumienie naszego świata, a mówię naszego także społecznego, że ze zgrozą słucham tego, no nic się nie zmieniło. Że bywają momenty, w których chciałbym, żeby on już nie miał racji. Żeby potęga smaku stała się smakiem na co dzień. Jak to po tylu latach usłyszałem, to trochę mnie wcisnęło, że dobrze, że to było powiedziane, ale wcisnęło mnie
jeszcze bardziej, no i co z tego? No i co z tego, że widzieliśmy to wtedy i widzimy teraz? Ja nie chcę mówić o my, lepsi, z dobrym smakiem. Nie to chcę powiedzieć, tylko, że to nie zadziałało. Że wiedzieliśmy, że potęga smaku i to wszystko, co w tym wierszu Herbert mówi, jest jakby zadaniem. Nie wejdziemy w pewne bagno. Także estetyczne. Także estetyczne, może jeszcze rozszerzmy, kulturowe. A to są już nasze obowiązki, czyli co? Wykonaliśmy to, cośmy chcieli, czy nie bardzo? Komu ja gram? Zamkniętym oknem, klamką błyszczącą arogancko. Wagotą deszczu smutnym renną, szczurą co pośród śmieci tańczą. Ostatni werbel piły bomby, był prosty pogrzeb na podwórzu. Dwie deski w krzyż i hełm dziurawy, w niebie pożarów wielka róża. Dla mnie cisza jest synonimem absolutu i Boga i tego wszystkiego, co jest poza materią. Mianowicie dźwięk przenosi się tylko przez materię, drganie materii, takiej czy innej. Więc jeżeli nie było tego czegoś kiedyś, to była cisza absolutna. Więc jeżeli jest wiara w absolut, no to jest także wiara w absolutną ciszę. A więc jeżeli dążymy do ideału, czyli poszukujemy go, to jest poszukiwania ciszy. Jeszcze raz dziękuję.